Moim rozmówcą jest pan Rafał Nowak ze spółki im pracowniczej chemia Puławy. Myślę, że dobrze byłoby zacząć od pytania, czym w ogóle jest spółka pracownicza? Formalnie jest to spółka kapitałowa, czyli spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Natomiast jak sama nazwa wskazuje, to jest zrzeszająca pracowników i emerytów zakładów azotowych i tzw. spółek córek. Co jest celem waszej spółki? Celem było wykupienie od Skarbu Państwa akcji, które posiada. Niestety na dzień dzisiejszy pomysł spalił na panewce, zabrakło woli politycznej. Właśnie, myślę, że można odnieść wrażenie, że problemy, na jakie napotkała spółka, stoją delikatnie mówiąc w sprzeczności z deklarowaną przez Ministerstwo Gospodarki postawą wspierania prywatyzacji pracowniczej. Proszę przypomnieć, co to były za trudności, czy udało się je pokonać? Znaczy, pierwsza podstawowa trudność to jest dostęp do kapitału. Po prostu takie spółki pracownicze, jak powstają, nie mają historii kredytowej i nie mają zdolności kredytowej do wykupienia akcji, więc bariera finansowa jest pierwszą barierą. Drugą barierą, co często jest w Polsce, to jest bariera sprzecznego prawa. Czy jeżeli chodzi właśnie o te przeszkody prawne, czy zostały podjęte jakieś procesy legislacyjne, które by zmierzały do zniesienia tych przeszkód? Z tego co mi wiadomo, Ministerstwo Gospodarki zainicjowało proces zmian legislacyjnych, natomiast wszystko to utknęło w parlamencie, dlatego że parlament ma widocznie inne ważniejsze sprawy niż gospodarka. Nie wiem, czy to pytanie nie jest przedwczesne, ale proszę powiedzieć, jak podejmuje się decyzję w tak rozumianej demokracji, jaką jest spółka pracownicza? Decyzje podejmuje walne, czyli wszyscy członkowie. Najważniejsze, myśmy jak pisali umowę spółki, to zawarliśmy zabezpieczenia, że nie było żadnych pokus, więc większość ważnych decyzji związanych z kapitałem wspólników podejmują wspólnicy. A proszę jeszcze ocenić um, jakąś szansę na, na to, że uda się spółce zrealizować swoje cele i przejąć zakład um, chemia pławy. E, znaczy, spółka nazywa się chemia Pławy. mówiliśmy o zakładach azotowych pławy. Natomiast e, jest takie mądre powiedzonko, że gdy polityka wchodzi do ekonomii, to ekonomia nie ma szansy. i myślę, że to jest dobra puenta. Dziękuję bardzo za rozmowę i mimo wszystko życzę spółce powodzenia. Nie dziękuję.